Wkrótce kompania dotarła do Rivendell, siedziby elfów. Elrond powiedział im o sekretnym wejściu do Smoczej Jamy, drzwiach ujawniających się jedynie przy stukaniu drozda. Po odpoczynku w Rivendell wyruszyli na przeprawę przez góry mgliste. Czyhały na nich tam złowrogie rzeczy i straszliwe niebezpieczeństwa, takie jak kamienni giganci, a nawet gorsze. Wysłałem Filiego i Kiliego na zwiad w poszukiwaniu schronienia. Czy mógłbyś pomóc Bofurowi przy rozpalaniu ogniska? Ha! Witaj, Bilbo! Fili i Kili poszli górą szukać schronienia. Mam nadzieję, że znajdą też nieco jedzenia. Dotrzemy pod samotną górę. Użyjemy mapy i klucza mojego dziadka, by otworzyć sekretne wejście. Drzwi, o których nawet smok nie wie. Czemu nie pomożesz Bofurowi? Daj mi spokój! Te góry są pełne goblinów. Te drewno jest zbyt mokre, by się palić. Może potrzeba ci suchego drewna? Jeśli jak je znajdziesz, będę ci dłużny. Przez Bombura robię się głodny. Wypatruję kamiennych gigantów. Słyszeliśmy kilku na dole za tym zakrętem, więc wysłaliśmy Kiliego i Filiego na zwiad górą. Poszukam drewna na opał. Jeśli zobaczę giganta, to migiem wrócę. Jesteś dzielny, mały hobbicie. Przypominasz mi mego syna, Gimliego. Drewno na opał dla Bofura. Cóż, nie ma powrotu. Jak ja wrócę do krasnoludów? Pewnie jeśli będę podążał z krajem tej góry, to znajdę ich ścieżkę. Hey.
Thank you.
Thorin, coś ty zrobił z moim włamywaczem. Bofur posłał go po drewno na opał. Jeśli jeszcze nie wrócił, to mówię, do licha z nim. Na niewiele się przydał. Zabrałem go, a ja nie zabieram bezużytecznych rzeczy. No to mam nadzieję, że jest lepszy w unikach przed głowami, niż w szukaniu drewna na opał. Ci kamienni giganci rzucają we mnie głazami. Lepiej się pospieszę. Te filary nie wyglądają na morze. Uda mi się tak przechytrzyć gigantów, by sami zrobili dla mnie most. Dziękuję wam, kamienni giganci. Ułatwiliście mi ucieczkę.